Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Jak sam tytuł mówi, wyczesywanie mikrofibr. Często mam zadawane pytania, jak ja wyczesuję, czyszczę, dbam o mikrofibry. Będę chciał ci pokazać na mikrofibrach, które służą do osuszania, czyli z tym fajnym splotem, różne fibry do, powiedzmy, kudeczków wosków, tudzież też do osuszania z takim klasycznym włosem. Zobacz, ile mam sprzętu. Od tornadora po końcóweczkę, tę, którą już widziałeś przy sprzątaniu, klasyczny pistolecik na powietrze i trzy rodzaje szczot oraz ta, którą wyczesuje rękawice. Nieraz przydają się też takie szczypczyki i nożyczki. Do tego dojdziemy. Zaczniemy, słuchaj, ja sobie może te odłożę. Zaczniemy może od, tu mam tak, tu jest ta, o, zaczniemy właśnie. Odkładam, to jest ta z AliExpress, Kosmos King, przy niej to jest, można powiedzieć, no, młodszy braciszek. Od czego zaczynam, słuchaj? Bardzo prosta sprawa. O, nitka wystaje i już się nożyczki przydadzą, zobacz. Obcinam, żeby nic mi nie wystawało. I dlatego cieniutkie nożyczki, żeby zrobić pyk, precyzyjne cięcie. I po temacie. Teraz tak. Wszystko w zależności, co masz w arsenale, słuchaj, bo ja osobiście ten splocik, on już jest mięciutki, bo jest po praniu. Co do prania, kurczę, no, no nie będę ci pokazywał, jak piorę. Może powiem teraz tak. Piorę w dedykowanych do tego płynach. Moim ulubionym jest Nole, bodajże to się nazywa. Nole, chyba tak się to nazywa. Wydajność jest fantastyczna, cena też. Ale jeżeli chodzi o mistrza, nie wiem, czy on był, kurczę. Może nie będę mówił. Może się pojawi, albo już był. Jeżeli był, to się pojawi propozycja. Jeżeli nie było, to film się pojawi. Polski producent, ale mięciutkie. One są już mięciutkie, ale żeby wydmuchać z nich wszystko i wyczesać, więc tak, może być tornador. Klasyczny tornador, bez płynu. Wiadomo, że nie będę przecież ich nawilżał. I słuchaj, jedyne dwie atmosfery. O, końcówka mi źle trzyma. Mam zepsutą końcówkę, niedobrze. Zobacz. O, trzeba będzie wymienić. I powolutku, zobacz, jadę. Zobacz różnicę. Zresztą pokażę ci to w kamerce, jak to wygląda z bliska. Widziałeś, jak pięknie wzburza i teraz tak, różnica jest o tyle fajna, że tu mamy takie, one jakby były już tuściutkie, takie napowietrzone, a tu takie zbite. Kolejna rzecz, jak nie mamy tornadora, u mnie jeszcze jest jedna rzecz, taki pistolecik. Widziałeś ten pistolet, słuchaj, przy pracy, jeżeli chodzi o czyszczenie dywanów. I też dwie atmosfery i przeciągam. Tu efekt jest mniejszy i tutaj większe ciśnienie w ogóle, a nie chcę mi się przeskakiwać. Tu powinno być ze 4-5 atmosfer, wtedy fajnie też wzbudza, ale tornador moim zdaniem jest lepszy. Jeżeli chodzi o... Zresztą pojadę połowę i zobaczymy różnicę. Zobacz. Widzisz? Idealnie. No tu jest, no widać, no kurczę, nie wiem, czy kamerka to wyłapuje. No inna bajka, no niby tu jest miękki, ale tutaj tu już jest puch. Kolejna rzecz, słuchaj, szczotki do
takiego włosa używam, bo zobacz, mam trzy gęstości. Ta jest średniej gęstości, ale jest twarda. Tę używam do krótkich. Ta jest gęsta, na maksa sztuczna i bardzo sztywna. Ta, zobaczysz, do jakiego jest zastosowania, też stosowne mikrofibry. Ta jest mięciutka, rzadziutka i ona właśnie służy mi do takich fibr. I tutaj robimy tak, jakbyśmy wyczesywali. Zobacz. Mówią niektórzy, że tego splotu się nie wyczesuje. No, przepraszam, gówno prawda. Też warto przeczesać. Raz, że jeżeli będzie jakiś syfek, to go z tego wybijesz. Zobacz. I też, ale nie tak pulchno jak z tornadorem. Tornador jest naprawdę do tego splotu, jeżeli chodzi o ręczniki do osuszania, jest idealny. Ogólnie tornador jest fantastyczny do wszystkich mikrofibr. Czy to jest krótka, czy długa, naprawdę robi mega robotę. Możemy też po długości trzymać jeden kierunek. I tutaj bardzo delikatnie, tu nie używamy siły przy tych mikrofibrach. Tu nam zależy, żeby wzbudzić ten splot. O. I na końcu co? Robimy pyk. I trochę wiatru. Ktoś powie, no tak, no użyłeś tornadora, po co pistolet? Po to, żeby wydmuchać z mikrofibry to, co mogła ona złapać. A przy osuszaniu auta nie ma bata, żeby czegoś nie złapała. O, tu mi się splocik nie podobał. O, już widzę niteczkę. Tu wystaje taka niteczka. O. Sztywna, no to co? Nożyczki. I pyk. Taka, kurczę, zabawa. I później odwracam. I znowu niteczka. I tniemy francę. Równamy z tamtymi. Pyk. Kolejna. Pyk. No dobra. O, jeszcze tu. Proszę bardzo. Widzisz? O. Dobra, i robimy przegląd. Jeszcze jedna niteczka. I pyk. Dawno jej nie czyściłem. Ona czekała na wyczyszczenie. Oczywiście takie dogłębne czyszczenie robię co, powiedzmy, drugie mycie. No kurczę, za każdym razem przeczesuję tylko szczotką, bo to naprawdę, no, za każdym razem jak miał to robić, no to jest czasochłonne. Ale warto. Warto, bo uwierz mi, że po praniu, a i płukanie w occie, zdecydowanie z octem, wtedy ta miękkość i takie ręczniki fajnie, jakbyś mógł w 60, 70, nawet 90 stopniach wyprać. Łapią wtedy chłonność niesamowicie, ale mnie wkurza ten wąż, że jest nieszczelny. Kurczę, teraz to dopiero zauważyłem. Jak się pracuje i coś robi, wiesz, jest hałas, nie słyszę tego, a tutaj jest cisza. O, i jeszcze jedna niteczka. I pyk, no i poszło. I lecimy dalej. Tornador. Zobacz, no cudownie wzburza, zobacz. No mięciutko, no, no rewelacja, no kurde. Tornador pod tym względem, jeżeli chodzi o ten splocik, jest boski. Dobra. Słuchaj, ja idę sobie włączę sprężarkę, bo jej nie włączyłem, ona za chwilę będzie mi brakować powietrza. I pokażę ci, wyczyszczę sobie tę mikrofibrę i pokażę ci na innych mikrofibrach jakichś miękkich z długim włosem. Słuchaj, żeby nie było, pokażę ci jeszcze na Chińczyku, który jest mega grubaśny, mega chłonie, jak wygląda sprawa z tornadorem. Tutaj jest, różnica jest kolosalna. Nie no, muszę ci to pokazać, jak to się fajnie kładzie.
Fantastyczna sprawa, co? Nieźle. No zobacz, no podnosi i spulchnia ten splot fantastycznie. Naprawdę tornador tutaj przy tym splocie robi mega robotę. Dobra, to na razie odłożę. Z tym się pobawię później, bo to już widziałeś na tym splocie. Tu jest ten sam splot, to ci nie będę pokazywał. No name'y, służą już długo. O, tu mamy coś. Zobacz. Zobacz jak zbite. O, spójrz. Zrobimy tutaj połóweczkę. I tutaj użyjemy szczotki. Tej, którą ci pokazywałem. Ta ze średnią twardością i ze średnią gęstością. I jak robię? Zawsze w jedną stronę, zobacz. Tutaj już taki całkiem przyzwoity docisk. I zobacz. I robię tak, żeby mi się układały idealnie w jedną stronę. Odwracam i w tę stronę. I co robię później? Robię pyk, pyk. I mamy tak zwaną pięćdziesiąteczkę. Oczywiście można też tornadorkiem. Tornador oczywiście jest niezastąpiony, zobacz. Szczota, tornador. Tu mamy bardziej zbite, ale wyciąga wszystko, co mamy w mikrofibrze. Można pojechać tornadorem, a później na przykład wyczesać. I teraz to właśnie zrobię. I szczoteczka. Delikatnie. Druga strona. O, widzisz, coś tu jest. Już się nam coś pojawiło. O. Właśnie, już wyhaczyła coś. Także no widzisz, no fibry warto wyczesywać, warto. Jeżeli kochasz swój lakier i jeżeli chcesz, żeby one służyły długo, jak najbardziej. Pyk. I w drugą stronę. O, już na szczotce w ogóle, jak ona już będzie mięciutka, poczujesz taki fajny opór, że włos w szczotce łapie włos w mikrofibrze. To znaczy, że jest fajnie wyczesana. Taki fajny, przyjemny, jak to powiedzieć, kurczę, zabrakło mi słowa, opór, który tak jakby prowadziła ci ta mikrofibra, tą szczotkę. I robimy pyk i po wszystkim, zobacz. Idealnie. Z tą mikrofibrą, słuchaj, jest o tyle fajnie, że ona ma tutaj też krótki włos. I do tego krótkiego włosa właśnie ta. Zobacz. Słyszysz? Opór na maksa. Łapie go niesamowicie. A i z takim, zresztą to później powiem. Zobacz. O. Teraz ci pokażę. Tu są, widzisz, jakieś farfocle, kurde. Widzisz? I już je bierzemy. I nawet nie tym, a tym. Dziadostwo. O. Zobacz, takie główienko. Kurde. Raz. O, gdzieś to poleciało. Jest. Zobacz. Taki paproszek, kurde. A twardy, gdzieś złapało. Dobra. O, zobacz. Też idealnie, mięciutko, przyjemnie. Naprawdę, to nie jest skomplikowane. Ja nie odkryłem koła na nowo, ale pytali mnie, jak ja dbam. Więc
pokazuję, jak ja dbam o mikrofibry. Pyk. Co my tu mamy jeszcze? O, K2, o, tu jest fajna. K2, tu szukam teraz takiej mięciutkiej, mięsistej. Gdzieś one były, kurde, ale gdzie? Taka miękka, mięsista, kurde, gdzie ona była? Nie wiem, czy jej teraz nie wyprałem właśnie. Nie będę zmuszony po nią pójść. Chyba tak. O, tu mamy fajną. Momencik. A, jeszcze jedna rzecz. Ta szczota twarda. Właśnie, zobacz. Do takich, o, widzisz? Zbitych takich, krótki, gęsty włos. Też nadaje się idealnie. I też jedna strona. Zobacz, jak się kładzie. Druga strona. Pyk. Ale oczywiście tornadorkiem fajnie to wzburzyć. Jak nie masz tornadorka, szczotki też są wystarczające i zrobią robotę. I zobacz. Ja to tak w skrócie szybciutko pokazuję, żeby film nie trwał wieczność. Ładnie to wygląda, co? Super. Ok. To mamy. I teraz tak, słuchaj, tu mam gdzieś jeszcze gęściachną. Poczekaj. Gęściachną, mięciuchną taką. Do kudeczków. Zobacz. Zobacz, ile tu jest w niej materiału, co ona złapała z innych mikrofibr. Zobacz, widzisz? Zobacz. Widzisz to? Takie pyłki. I tutaj właśnie przy takim czymś fantastyczną sprawą będzie albo ta szczotka. I tutaj robimy bardzo delikatnie. Ona będzie nam mega łapać. Widzisz, zobacz, jak wyciąga. Bardzo delikatnie tutaj robisz. O, i wyjmujemy. Bo szczotką taką, zobacz, ja wbijam. Dlatego potrzebna jest ta szczotka, która będzie wyjmować. O. Monotonna robota, ale wskakujemy z tornadorem. No i tornador podbił wszystko. Teraz pozostaje tylko co? Myk. Myk. Mikrofibra ta jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o kudaki, ale słuchaj, łapie wszystko. Ją najlepiej byłoby prać samodzielnie. Łapie wszyściutko. Wszystkie niteczki, sywki, jakie latają, pływają w pralce. Oczywiście piorę we frani, żeby nie było. Zobacz, ile tego jest. Widzisz? No dobra, lecę z tornadorem. Tu jaki twardziel, zobacz. Jo! Skurczy byk. No, myślę, że ta mikrofibra to będzie takim przykładem, jak ogarnąć sobie, żeby było idealnie. Dobra, i... Wszystko delikatnie. Ale wyjmuję, zobacz. Zobacz, ile tego tutaj jest. Zobacz, jakieś owady, nie wiem. Nieźle, co? I teraz weź z tym wskocz na lakier, kurde. Fajna jest, ale jeżeli chodzi o czyszczenie, niestety jest upierdliwa. Takie czyszczenie to sobie rezerwuje Dzionek, Kawusia, tak jak widzisz zresztą, i sobie czochram. O, siorbnąłem. Nieładnie. Nieładnie, dziadzia. Wyjmiemy z tego. Ok. I lecimy dalej. Słuchaj, gdzie mamy? Tu. Podbijamy. I podbijamy. Tutaj musisz z wyczuciem, żeby jej nie zniszczyć.
to żaden problem ją załatwić mikrofibrę tą szczotą. Na rękawicach możesz z nią szaleć, ale tutaj musisz uważać. One są bardzo mięciutkie. Akurat ta mikrofibra. Dobra. Okej. I teraz widzę, co jest 5. I raz. I dwa. Okej. Dobra, tu jeszcze. Okej. Tu. Gitara. O. Jak ją trochę wyruszyłem, teraz już mogę sobie przyciągać. Dobra. Okej. Zobacz, ile zbiera. Widzisz? Ile tego bałaganu jest? Okej. Ojejku. Dobra. Szukam. Tu. To mogę wziąć. Teraz jeszcze gdzieś tu są, widzę. Tu. Tu jest coś twardego, już. Widzisz? Taki mały pypeć, kurde, a drażni. I to widać, że to twardy skurczybyk. Chodź tu. O, pięknie. Kolejny tu. Wiem, że film dynamiczny, dzieje się mnóstwo, ale żeby... Ja wiem, że niektórzy powiedzą, o, taka robota, kurczę, przecież ta mikrofibra kosztuje 15 zł. No dobrze, no okej. Ja tam wolę sobie poczyścić. I mieć taką mikrofibrę, można powiedzieć, latami. O, pięknie. Cudownie. Tu jeszcze. I teraz po całości. Widzisz, jak ją delikatnie wzruszyłem, zrobiła się tak mięciutka. O, cudownie. I tu. I tu. Okej. Ale mam gorąco w garażu, kurde. Dobra, tu jeszcze tornador. Które mogą ci porysować auto. Im tego mniej, tym lepiej. No zobacz, o. Pomimo, że nie jest robiona mikrofibrą, tornadorem, też szczotkami można naprawdę super wyciągnąć. Dobra, tą mamy za sobą. A teraz chciałbym... A, to jest ta od wosków. Też fajna. I tutaj śmiało mogę wskoczyć z tym twardzielem. Zobacz. Właśnie, bo ona jest twarda, gruba, mięsista. Ta na tej robi mega robotę. I z reguły, jak nie robię takiego właśnie dogłębnego czyszczenia jak dzisiaj, to lecę właśnie w ten sposób szczotkami. Cyk, zobacz. I teraz ta mięciuchna. Sprawa jest szybka tak naprawdę. Ja tutaj widzisz, staram ci się to powoli pokazać, ale tak naprawdę to jest szybka robota. Oczywiście na koniec dmuchamy powietrzem, jeżeli nie masz, wiadomo. No i zobacz, tak wygląda z tej strony, a tak z tej, gdzie nie było wyczesywane. Myślę, że różnica jest kolosalna. Nic skomplikowanego. Dobra, przeczeszę ją, żeby mieć i tutaj już jest niedobrze. Na szczęście spadła na grzbiet, ale co robimy? Przedmuchujemy. Dobra. I jedziemy. Zobaczysz, tak naprawdę, o, szybciutko. Mikrofibry idą naprawdę szybko. Ciach. Odwracasz. I lecisz z następną, jeżeli oczywiście nie masz nic na fibrze. No dobra, tu coś było, mięciutko. A jeszcze mam te mikrofibry, które, poczekaj, czy one tutaj są. O, te na przykład.
Chodź tu, mała. Ale się uparła. Te, którymi... Ta już akurat służy do zakamarków. Którymi... zbieram powłoki. Nadwyżkę, czyli docieram. Też ta właśnie grubaśna. I tutaj jest fajna sprawa, bo... Tak jak widać tutaj, jeżeli chodzi o sproty, one idą w tę stronę. Dlatego mikrofibry obracam sobie tutaj w tę stronę i ten sprocik, zobacz jak się będzie układał, widzisz? Oczywiście tę później też, będę go podnosił, ale najpierw go kładę i już coś tu mam. Patrz tu. I w drugą stronę. Odwracam i podnoszę. Zobacz, wzbudzam. Widzisz? Zaraz ci pokażę, o co chodzi. Bez tornadora oczywiście. Tutaj to nie trzeba, bo tutaj dobrze widać, nie są długie. Zobacz. Też pięknie. O, żeby nie było. Też widać dłoń. Widzisz, jak podniosło? Zobacz. No, także... Też szczotki załatwiają tak naprawdę sprawę. Już się pojawił kolej, a byłem tu, widzisz, zobacz. Jeszcze tornador wyciągnął. I tu jeszcze wyjmuję. Tornador jest fajny przy tym. Jak nie masz, no musi ci wystarczyć szczotka i coś, czym będziesz wyjmował te niteczki, jakieś drobinki twarde. Dobrze. Okej. Zmieniamy lufę. Zobacz, ile jeszcze wyskoczyło. A, jeszcze z tego. Tu jeszcze. I szczota. Odwracam. Okej, i przegląd. Tu. Dobra, tu, okej, i tornador, ale najpierw kawa. O, miam, 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 miam. No dobrze. I stop. Tu jeszcze. Dobra. Dobra. Nożyczki i jedziemy. Bajka, kurde, zobacz. Teraz tylko jeszcze oględziny. Tu widzę coś.
malusinkiego. To. To. I tu widziałem. Ok. A i tu jeszcze. Dobra. Szukam. Tu. No co ileś myć musi zrobić takie, taką inwentaryzację w mikrofibrze. Ja nie mówię, że za każdym razem, bo ona za każdym razem nie będzie łapać, ale z reguły zawsze coś tam złapie, więc warto ją przeczesać chociażby samą ściereczką, szczoteczką. Dobra. Jeszcze raz ją wzburzę. Jedna niedoskonałość jeszcze. Tu. Pyk. O. Ciach. I kolejny kudeczek leci. Jest puch, co? Widać, że jest puszysta. Zobacz, jak wstaje skórkowana. I teraz pyk. I nie ma dłoni. Zobacz. Czyli jest dobrze wyczesana, jak wraca pięknie, jak się podnosi. Dobra. Okej, okay, no tutaj widziałeś, że przy konkretnie takich, które dużo łapią, które są fajne do kudeczków, trzeba troszeczkę się przyłożyć, co jakiś czas zrobić jej taką inwentaryzację. Ja teraz, słuchaj, biegnę po mikrofibrę, która ma długie, gęste włosy i jest mięciutka. No dobrze, słuchaj, kolejna, przyniosłem dwie w sumie, która jest fantastyczna, ale jest upierdliwa w utrzymaniu. Zobacz. Widzisz, co jest grane? Oczywiście, standardowo. Standardowo możemy zacząć od czego? Od tego misia. Pstryk. Ewentualnie od tego misia. Tylko, że tutaj musiałbym pójść zwiększyć. Widzisz, ale też ładnie wzbudza. Dobra, pójdę zwiększyć. Okej. Okay. 6 barów i lecimy. Zobacz, co się dzieje. Widzisz? Pięknie, nie? I pyk. Tu jest ściecha, gdzie nie było ruszane, zobacz. Widzisz? A tu, gdzie masz pistolet, tornado. Także sprężone powietrze pod ciśnieniem robi mega robotę. Słuchaj, idę zmniejszę ciśnienie. No dobra, ok. Przejadę jeszcze raz tornadorem, a drugą stronę zrobię szczotkami. No i proszę. I jak nowa.
No ta do kudeczków również jest fantastyczna. A teraz słuchaj, postaram się z tą mikrofibrą zrobić tylko szczoteczkami. Tak jak widać, zobacz, ubita konkretnie. I co? I trzeba tę szczotę najpierw wyczyścić właśnie. Zbierzemy to, żeby nam nie zostawało. To też nie jest łatwe. Ok. O, prawie. Ok. No dobra. I lecimy. Idealnie, co? Zobacz, zrobię połowę tylko. I też najpierw delikatnie. Bez docisku. Najpierw łapiemy górę. Już coś wygrzebało, zobacz. Tylko górę smyramy. Nie dociskasz. I tutaj już też nam się coś pojawiło. Odwracam. I w tę stronę. Dobra. A teraz lecimy konkretnie. Widzisz, co jest grane? Równiutko musisz złapać i ją równiutko czeszesz. Musisz czuć, że włos ci się na maksa w mikrofibrze ułożył. I zobacz teraz. Jest różnica, co? Jak nie masz takiej szczoty, oczywiście może być też ten średniaczek. Z tym, że on nie ingeruje tak jak ta, praktycznie każdego włosa i to nam zajmie tutaj trochę dłużej. Widzisz, takie kępki zostają. Dlatego tutaj przy tej szczotce musimy długo w jedną i w drugą stronę zmieniać strony. Ale też jest do zrobienia jak najbardziej. I już nam się coś pojawiło. O. Oczywiście na końcu co? Fajnie, jakbyś miał sprężone powietrze. Jeżeli nie masz, nic się nie dzieje. Ważne, żebyś z niej powybierał jakieś tam dziwne, o, tak jak tutaj. Słuchaj, nie wiem, piknął, czy się przegrzał, nie mam pojęcia. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Tak jak już kiedyś mówiłem, GoPro żyje własnym życiem. No dobrze, słuchaj, ja będę kończył. Cóż mogę powiedzieć? No, tak jak widziałeś, nie jest to żadna filozofia. Wystarczy, jeżeli nie masz sprężonego powietrza, tornadora, czy też takiego badziewia, jak tu leży, wystarczą ci tak naprawdę nie cztery szczotki. Dwie. Ta do czesania psiaków i ta średnia. To jest kupiona x lat temu do ubrań. Średnia twardość włosa i średnia gęstość. I ta zastępuje tak naprawdę, można powiedzieć, wszystko. Ale ta jest właśnie fajna, bo jeżeli chodzi o te mięsiste takie, mięsiste fibry, słuchaj, nie wiem, o co chodzi. Albo się przegrzewa tę GoPro, bo gorąco jest jak 150. Ta zastępuje wszystkie szczoty. Wszystkie. Możesz nią jechać właśnie i te mięsiste, ale ta bardzo fajnie z nich wyciąga ten cały syfek i fajnie ją mieć, fajnie, bo i do rękawic, i do mikrofibr. Dobra, słuchaj, GoPro mnie przestaje słuchać. Słuchaj, z mojej strony to wszystko. No, tak wygląda u mnie czyszczenie mikrofibr. Oczywiście nie co pranie, bez sensu. Co pranie, szczota, szybkie właśnie zgarnięcie, jakieś tam pyłki. Co jakiś czas rezerwuję sobie tam godzinkę, dwie, trzy i wtedy robię tak zwaną konkretną inspekcję, żeby mikrofibry służyły mi najlepiej latami, kurczę. No nie sztuka kupić, sztuka zadbać. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jaki dziadzia, co za dziadzia, 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 jaki dziadzia.